Witam Państwa z ratusza Bodo. Nazywam się Frode Nielsen i jestem kierownikiem działu IT w gminie Bodo. A to mój kolega? Aleksander Nordnes. Jestem projektantem rozwiązań cyfrowych. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, która trwa około 15 minut. Jej tytuł to Dobre praktyki z Norwegii. Potrzebujemy kilka sekund, żeby ją udostępnić. Nasza prezentacja jest zatytułowana Dobre praktyki z Norwegii. Ma cztery części. Część pierwsza to w zgliszczach kryzysu rodzą się nowe możliwości. Część druga to podejście. Trzecia, inteligentne zaangażowanie Bodo w czterech głównych obszarach. Ostatnia część to podsumowanie z naszymi rekomendacjami opartymi na doświadczeniach Bodo. Społeczność Bodo była głęboko poruszona, kiedy kilka lat temu norweski parlament przeniósł największą wojskową bazę lotniczą w Europie z Bodo do Erland. Oznaczało to dla nas utratę tysięcy miejsc pracy. Wiemy z doświadczenia, że każdy kryzys wyzwala niezwykłą kreatywność w naszej społeczności. Zaowocowała ona projektem Nowe Miasto, Nowe Lotnisko. Bodo potrzebowało nowego lotniska, a to otworzyło nowe możliwości. Przesuwając granice starego lotniska, odzyskaliśmy duże tereny, na których może się teraz rozwijać miasto. Tak narodził się projekt Inteligentne Bodo. Od kilku lat władze regionu Bodo pracowały nad cyfrową transformacją. Być może nieco wycinkowo i w niezbyt uporządkowany sposób. Nowe możliwości wymagały od nas przyjęcia bardziej profesjonalnego podejścia do prac nad cyfrową transformacją. Jakie podejście przyjęliśmy, aby podjąć wyzwanie? Po pierwsze, należy pracować zgodnie z wytycznymi strategii. W ubiegłym roku rząd Norwegii opublikował nową cyfrową strategię zwaną Jeden Cyfrowy Sektor Publiczny. Dodatkowo Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS opracował nową strategię cyfrową dla jednostek samorządu. Bodo wykorzystuje tę strategię podczas prac planistycznych, projektów cyfrowej transformacji i rozwoju inteligentnej gminy Bodo. Podstawą cyfrowej strategii Bodo jest strategia krajowa oraz strategia KS. W warunkach norweskich jest ważne, aby każdy obywatel, bez względu na to, gdzie mieszka, miał dostęp do analogicznych usług cyfrowych. Właśnie dlatego krajowa strategia i strategie lokalne muszą być ściśle powiązane. Równie ważne jest sprawne dostarczanie usług cyfrowych dla zaspokojenia potrzeb użytkowników, czyli zorientowanych na użytkowników, bez względu na to, który urząd je dostarcza. Bodo jest średniej wielkości miastem jak na Norwegię. Nawet duże miasta, takie jak Oslo czy Bergen, stwierdziły, że musimy współpracować w zakresie cyfrowej transformacji. W pojedynkę miasta byłyby w stanie zrealizować zaledwie ułamek krajowej strategii. Wychodząc z założenia, że nie możemy pracować na własną rękę, KS utworzył szereg rad i forów, by rozwiązywać problemy cyfrowej transformacji w sektorze publicznym.
Gmina Bołdo bierze aktywny udział w ich pracach, dzieląc się swoimi kompetencjami i zdobywając nowe. Zarówno KS, jak i rząd centralny uruchomiły szereg projektów cyfryzacji i cyfrowej transformacji. Zwłaszcza w dziedzinie e-zdrowia, w której główną rolę odgrywa norweski dyrektorat do spraw e-zdrowia. Gmina Bodø jest aktywnym uczestnikiem kilku krajowych projektów. Dzięki temu mamy dobre rozeznanie, które cyfrowe rozwiązania są obecnie rozwijane. Możemy je kształtować i przygotowywać się do ich wdrożenia, jeśli pozwolą zmienić procesy pracy i zachowanie użytkowników. Jak dobrze wiemy, zawsze kiedy zmieniają się procesy pracy, zmienia się także kultura pracy, co stawia przed nami nowe wyzwania. Nie należy bagatelizować wyzwań związanych z wprowadzaniem zmian. Technologia może być trudnym tematem, ale to i tak nic w porównaniu ze zmianą kultury i nawyków zawodowych. Przynajmniej tak to wygląda w norweskim społeczeństwie. Uważamy też, że networking jest bardzo ważny. Na poprzednim slajdzie podkreślono znaczenie współpracy z sektorem publicznym. Ważnym elementem krajowej strategii jest wzrost tworzonej wartości dla sektora biznesu. Właśnie dlatego niezbędna jest ścisła współpraca sektora publicznego, prywatnego, środowisk naukowych i instytucji badawczych. W Norwegii oraz za granicą istnieje szereg platform współpracy. Obecnie Bodø uczestniczy w kilku takich inicjatywach, między innymi w Norweskiej Europejskiej Sieci Inteligentnych Miast i Społeczności oraz programie Open and Agile Smart Cities. Gmina Bodø bierze udział w realizacji wielu unijnych projektów, takich jak Zero Emission Neighborhoods, City Loops czy e-Lighthouse. Władze Bodø uważają, że networking i udział w projektach są bardzo korzystne, bo zapewniają środki finansowe na realizację działań związanych z cyfrową transformacją i rozwojem kompetencji oraz tworzą grunt pod przyszłą współpracę. Kolejne wyzwania dotyczą organizacji naszej jednostki samorządowej. Udział w krajowych i międzynarodowych forach i projektach, projektach wewnętrznych oraz codzienne życie zawodowe w gminie Bodø stawiają przed nami szereg wyzwań. Mamy tradycyjną, hierarchiczną strukturę organizacyjną. Nie jest to optymalna struktura dla pracy nad cyfrową transformacją. Większość procesów jest realizowana w kilku wydziałach i wielu kierowników odpowiada tylko za wycinek procesu. Bardzo łatwo może z tego wyniknąć chaos. Dlatego władze gminy Bodø podjęły szereg działań. Stworzyliśmy grupy dyskusyjne związane z rozwojem inteligentnego miasta i cyfrową transformacją dla naszych pracowników wszystkich szczebli. Wprowadziliśmy mechanizmy zarządzania portfelem projektów dla większości inicjatyw z zakresu inteligentnych miast i cyfrowej transformacji. Zapewniliśmy środki finansowe i zaangażowanie zarówno Rady Miasta, jak i najwyższego kierownictwa. Ponadto upewniliśmy się, że pracownicy rozumieją istotę realizowanych projektów oraz swoją przyszłą rolę w samorządzie. Nie łudźmy się. Nasze doświadczenie pokazuje, że to niełatwe. Mamy takie powiedzenie: codzienna działalność zjada strategię i prace rozwojowe na śniadanie. Każdego dnia. Często trudno ustalić priorytet prac rozwojowych, przynajmniej w naszym urzędzie. Aleksandrze, teraz przekazuję Ci głos.
Rozwój inteligentnego BODO obejmuje cztery główne obszary. Po prawej stronie slajdu widzimy linę, która symbolizuje mieszkańców BODO. Chcemy zachęcać obywateli do działania i angażować ich w realizację projektów. Stworzyliśmy City Lab, koncepcję i symbol zaangażowania mieszkańców. W City Lab przedstawiamy koncepcje projektowe mieszkańcom i firmom i prosimy ich o uwagi. City Lab mieści się w bibliotece lub w ratuszu. Może być również mobilne, aby wyjść do ludzi zaangażowanych w dany projekt. Realizujemy we współpracy z innymi jednostkami kilka dużych projektów. Jednym z nich jest projekt inteligentnego transportu o wartości 5 milionów euro, wdrażany z regionem Nordland. Opracowaliśmy go z myślą o firmach działających lokalnie i na terenie całego kraju. Uczestniczymy w pracach nad projektami rozwoju inteligentnych miast w ramach kilku sieci. Obecnie prowadzimy testy sieci LoRa i 4G pod kątem zbierania danych z czujników. Prowadzimy także pilotażowy program sieci 5G. Wspólnie z lokalnymi spółkami opracowaliśmy zestaw ekologicznych wskaźników, obliczanych na podstawie odczytów z czujników, by je później wykorzystywać. Inteligentne BODO to jedno z 13 miast norweskich, które uczestniczą w globalnej inicjatywie United for Smart Sustainable Cities. W raportach dla ONZ przekazujemy informacje o 134 wskaźnikach efektywności KPI dla BODO, w tym wartościach odniesienia dla przyszłych działań środowiskowych. Realizujemy szereg projektów związanych z mobilnością. Samochodami elektrycznymi jeżdżą pracownicy samorządu i mogą je wypożyczać mieszkańcy. Przeprowadziliśmy testy elektrycznych rowerów i autonomicznych autobusów. A to są nasze rekomendacje na podstawie doświadczeń BODO. Wszystkie usługi cyfrowe powinny być projektowane z myślą o użytkowniku. Musimy pracować metodą prób i błędów. Czasem najlepiej uczymy się na błędach. Rozwój innowacji wymaga odwagi i podejmowania prób. Współpraca, networking i wspólne projekty to kluczowe czynniki sprzyjające rozwojowi kompetencji i współdzieleniu wydatków. Dziękuję, Aleksandrze. To już koniec naszej prezentacji. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić to, nad czym pracujemy i że nasze pomysły okażą się pomocne. Jeśli mają Państwo pytania, chętnie na nie odpowiemy. Dziękujemy za uwagę.